Dzień dobry Państwu. Witam w specjalnym odcinku kanału Prawy TV. Z nami jest redaktor naczelny portalu Prawy TV IPL, ksiądz Ryszard Halmasz. Szczęść Boże, witam Państwa, witam Pana redaktora. Dzisiaj mamy temat bardzo ważny, kluczowy ze względu na ochronę życia, ponieważ w ostatnich dniach przełomowa decyzja Trybunału Konstytucyjnego uznano tak zwaną przesłankę eugeniczną aborcji za niekonstytucyjną. No i właściwie, tak jak to nawet mówi mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, to orzeczenie ma moc wyższą niż ustawa. Wystarczy wpisać do dziennika ustaw i będzie to obowiązujące prawo. No i nieprzypadkowo tutaj z księdzem rozmawiałem, bo ksiądz jest pionierem ruchu pro-life, ochrony życia w Polsce. I chcę zapytać tak jakby o prywatne odczucia księdza względem tego wydarzenia. Trzeba powiedzieć, że się bardzo wzruszyłem, tak jak jeden z obrońców życia napisał, że już dawno się tak nie wzruszył tym właśnie tą decyzją Trybunału, bo w różnych mediach, między innymi w telewizji, były debaty, wypowiadały się feministki, to natomiast wiemy, że to jest decyzja prawna, bo na podstawie artykułu 38 Konstytucji, gdzie praktycznie Marek Borowski z Lewicy zaproponował ten zapis, że Rzeczpospolita Polska ma zapewnić każdemu obywatelowi prawo do życia. A więc prawo do życia, skoro każdemu obywatelowi, to również temu małemu dziecku bezbronnemu. Bo chcę powiedzieć, że feministki, które mówią, ach, co to będzie, że piekło kobiet i tak dalej, to wiele bzdur mówią, bo praktycznie nie ma innego granicznego okresu, kiedy rozpoczyna się osoba ludzka, jak moment połączenia się dwóch komórek ludzkich. No właśnie, dwóch komórek i też ta decyzja wywołała wiele protestów, środowisk skrajnie lewicowych, feministycznych. Także myślę, że wiele niestety kobiet, które nawet może się nie określają jako feministki, no w jakiejś mierze ulegają tej propagandzie, że tutaj będzie właśnie piekło kobiet i często się mówi o tym, że no to jest sprawa kobiet, aborcja, no ale po pierwsze, no to przecież dziecko ma i ojca, no to jak to tutaj się wygląda? No właśnie, również ojciec, jego rola jest ważna, bo nie byłoby dziecka i człowieka, jeżeli nie byłoby roli mężczyzny. I chcę powiedzieć tak dla zobrazowania, embriologia ukazuje ten rozwój dziecka prenatalny. Już w 13 dniu, kiedy kobieta jeszcze nie jest w stanie poznać, że jest w stanie odmiennym, kształtują się zawiązki nerwów, które są związane z tworzeniem się mózgu, który jest odpowiedzialny za myślenie, czucie, kochanie człowieka. W 4 tygodniu rytmicznie serce bije. W 5,5 tygodniu następne rozwój jest. I w 10 tygodniu można otrzymać odcisk linii papilarnych opuszka palca wskazującego. I to jest, kryminologia się tym zajmuje, prawda? Że to świadczy o tożsamości człowieka. Odcisk linii papilarnych właśnie człowieka. Można powiedzieć, że do 3 miesiąca wszelkie organy zostają wykształcone, następuje tylko rozwój. I chcę powiedzieć, że na miesiąc przed urodzeniem się dziecka soczewka oczna osiąga szczyt rozwoju, następuje starzenie się tego organu, a w niektórych krajach jeszcze można do momentu urodzenia zabić dziecko. A więc właściwy moment początku człowieka to jest moment, kiedy łączą się dwie komórki ludzkie. Wtedy to jest istota ludzka. Jeżeli ktoś mówi, jak feministki mówią, że to piekło kobiet, że co będzie się działo później, jak w razie urodzi się dziecko chore, no to można powiedzieć, że po urodzeniu zabij to dziecko. Czy będziesz miała odwagę? Bo to nawet taka jest różnica, że to dziecko w łonie matki nie ma możliwości obrony żadnej. Nie może się krzyczeć, protestować. Czyli to jest
wielka waga związana z tym dramatem zabicia dziecka. No i cieszymy się, że Trybunał uznał, że właśnie ta ustawa, która obowiązywała ze względów eugenicznych, że można było zabić dziecko chore, teraz nie będzie można zabić. I to jest wielki sukces. Jak ksiądz odpowie na takie argumenty właśnie tej skrajnie lewicowej i feministycznej strony, że no, dlaczego się zmusza kobiety do rodzenia, bo później nie wiadomo, jak się dziecko urodzi właśnie jakieś chore, upośledzone, no co na przykład z opieką? No właśnie, niedawno też rozmawiałem z profesorem Chazanem, który mówił też, że państwo polskie powinno zapewnić staranną opiekę tym matkom czy rodzinom, które mają dzieci chore. To jest bardzo ważne i my też tutaj nie tylko mówimy, że życie ludzkie jest święte, należy je bronić, ale przyjmujemy do środka samotne matki, ofiary przemocy i tak dalej. I zajmujemy się tym, też nieśliśmy pomoc tym rodzinom, w przypadku których rodziły się dzieci chore. No, kiedyś pamiętam z profesorem Chazanem, z panią pediatryczką, opiekowaliśmy się rodziną, gdzie praktycznie to dziecko po urodzeniu powinno umrzeć. Bo tyle było chorób, łącznie z wodogłowiem, a jednak wiele zmieniło się, bo też no, to jest dla człowieka wiary, a dla innych ludzi to jest też przesłanka taka normalna, taka ludzka, prawda? Bo prawo Boże jest prawem naturalnym. Wiemy, że nie wolno zabijać ludzi, robotników, inteligentów i tak dalej, czy ludzi prostych, wykształconych i również chorych, bo inaczej nawiążemy do tego, co było w III Rzeszy, gdzie oczyszczano rasę germańską i właśnie zabijano dzieci chore, ludzi chorych, upośledzonych, bo rasa germańska miała być idealna. I widzimy teraz też w wielu krajach, chociażby w Holandii, jest eutanazja bardzo rozwinięta i to jest powiedzmy najpierw, kiedy zgodzimy się na zabijanie dzieci w łonach matek, później będzie eutanazja starszych ludzi schorowanych, a później takich, którzy nie chcą żyć, prawda, którzy mają depresję. I nieraz ci ludzie, kiedy wrócą do normalności, to żałują, że wcześniej myślały o samobójstwie czy tam o eutanazji. To jest niezwykłe, że w świecie, w którym panuje cywilizacja śmierci, jak można by stwierdzić między innymi za świętym Janem Pawłem II, no to gdzie praktycznie we wszystkich krajach Europy są zmiany no właśnie na gorsze, tak, z perspektywy życia coraz bardziej jest prawo do aborcji liberalizowane, są te progresywne, antycywilizacyjne zmiany w prawie wprowadzane. No w Polsce to poszło w drugą stronę. Myślę, że to jest dosyć niezwykłe. I też na naszym portalu prawy.pl ukazał się artykuł Michała Krajskiego w piątek z takim pytaniem, czy w Polsce rozpoczyna się jakaś kontrrewolucja, taka właśnie moralno-obyczajowa. Jak ksiądz sądzi? Czy to może być jakiś zaczątek dania odporu tej wielkiej ofensywie zła, która się dzieje na świecie, w Europie Zachodniej, w USA? Tak, ja myślę, że większość ludzi jest za tym, żeby szanować życie, ale nie tylko Polska, ale również Stany Zjednoczone. Teraz musimy się modlić, żeby prezydent Trump wygrał, bo on zablokował finansowanie takiej Międzynarodowej Federacji niby Prawa do Życia, IPPF, która finansowała kliniki aborcyjne. On zablokował, chociaż wiemy, że on nie jest katolikiem, ale człowiekiem takim, który rozumie, że obrona życia jest ważna. Kiedyś pamiętam, jak były debata między Gorem a Bushem i Gore miał duże stacje telewizyjne. A kto wsparł Busha? Między innymi małe rozgłośnie radiowe i ci, którzy zajmują się obroną życia. Pro-life. Prezydent Stanów Zjednoczonych, jak był Marsz dla Życia, to on stał na czele tego marszu w Waszyngtonie. Także widzimy, jest to też i tym bardziej, że on teraz
namaścił osobę, katoliczkę, która ma wielodzietną rodzinę, na sędzinę Sądu Najwyższego. A wiemy, w Ameryce to w dużym stopniu Sąd Najwyższy ma dużą władzę. Dlatego wierzymy, że też w Ameryce może będą duże zmiany. Także i Polska, i Ameryka. Wiemy, że prezydent Bush jest zaprzyjaźniony z Polską. Trump, tak. I wiemy, że oczy też świata są teraz zwrócone na Polskę. Profesor Chazan, jak robiłem z nim wywiad tuż po dzień po ogłoszeniu tej Trybunału Konstytucyjnego, to powiedział, bo jest szefem Mater Care, takiej organizacji za życiem międzynarodowej, mówi, dzwonili do niego z Kanady przyjaciele i mówili, o, to Jan Paweł II, święty Jan Paweł II na pewno wyprosił wam tę łaskę. Wiemy, że papież Jan Paweł II jako kardynał przygotowywał przed Soborem Watykańskim II między innymi Pawłowi VI encyklikę Humanae Vitae. On jako ekspert, prawda, później napisał encyklikę Ewangelia Życia. No też napisał, że Ewangelia Życia leży w sercu przepowiadania Boga. A więc życie nasze jest tak ważne, bo tu chodzi nie tylko o to życie doczesne, czyli ciało, bo ludzie niewierzący uważają, że tylko ciało jest, ale to jest też dusza, ale też człowiek jest dla tych ludzi niewierzących, on ma swoją psychikę, prawda? My to nazywamy duszą, oni nazywają psychiką. I też znam ludzi niewierzących, którzy też są za obroną życia. I ja wierzę, tak jak pan redaktor wspomniał, czy to będzie jakiś przełom, wierzę, że to będzie przełom. Proszę powiedzieć, no bo dużo się teraz mówi, że no w ogóle w Polsce wzrośnie tak zwane, czy urośnie tak zwane podziemie aborcyjne, tak to się nazywa, czyli nielegalne właśnie te zabijanie dzieci. No właśnie. I jak z tym na przykład walczyć? No, to jest nieprawda. Ja pisałem dwie prace naukowe socjologii na ten temat, analizowałem, jak to jest w różnych krajach, było w Danii, w Szwecji, w Japonii. I tak, raczej jak obowiązuje ustawa pozwalająca na zabijanie dzieci, to ona przymnaża ilość tych osób, którzy kierują się no, niewiarą i tak dalej, tylko jak prawo jest takie, to robią to. Natomiast nie ma tak, że i w tych różnych krajach, tam gdzie był zakaz zabijania dzieci, wcale nie było wzrostu zabijania dzieci nielegalnie. Zresztą niejaki Bernard Nathanson, który masowo zabijał dzieci, który nawrócił się na pro-life, za życiem, kiedy był film, zrobiono film, jak była próba zabicia dziecka, jak ono się kurczy, broni się. I to do niego dotarło, chociaż masowo zabijał dzieci. I mówi tak, jako Żyd niewierzący oskarżam tych, którzy zmanipulowali opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, mówiąc właśnie, że jak będzie zakaz aborcji, to będzie podziemie, że to jest bardzo duże podziemie aborcyjne. Mówi, nieprawda. To zmanipulowano opinię publiczną, żeby wprowadzić prawo do zabijania dzieci, czyli ustawę pozwalającą na zabijanie dzieci, a więc wcale tak nie ma zwiększenia tego podziemia aborcyjnego. Czyli tu najważniejsze jest prawo stanowione, tak, państwowe. Bo prawo powinno być zgodne z prawem naturalnym. I prawo Boże jest zgodne z prawem naturalnym, no i również wiemy, że każdy człowiek wie, każdy człowiek rozumny, że zabicie kolejarza, zabicie posła, zabicie robotnika, to jest złem, prawda? To tym bardziej, skoro przyjmuje się od strony naukowej, to jest naukowo przyjęte, że istota ludzka jest od poczęcia. Zresztą chcę powiedzieć, nawiązując do starej ustawy z 1956 roku, pozwalająca z czworakich skazań zabijać dzieci, jest artykuł 70 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który mówi,
można uznać nawet dziecko poczęte za osobę prawną. Czyli w czasach systemu totalitarnego, komunistycznego, gdzie między innymi ze względów społecznych to był taki worek, gdzie można było wszystko włożyć, zabić dzieci. Bardzo ogólne stwierdzenie, tak. I był ten artykuł mówiący, że to jest osoba prawna. Czyli to dziecko mogło dziedziczyć majątek na przykład po ojcu, który zmarł i tak dalej, miało osobowość prawną, czyli istotą ludzką było. Również z punktu widzenia prawa właśnie, nie tylko nauki. Proszę księdza, proszę powiedzieć, jakie teraz wyzwania stoją przed ruchem pro-life, bo no, wielki sukces na pewno, mówię tak ogólnie. Tak. Jakie wyzwania, panie redaktorze, więc teraz powinniśmy mieć pomoc samotnym matkom, ofiarom przemocy, tym, które, no to są małe przypadki takie związane właśnie z tą przesłanką eugeniczną, że tak powiem, że dziecko może się rozwijać chore i tutaj powinniśmy otoczyć opieką małżonków, rodziców takiego dziecka. Mało jest takich przypadków. Jak śledziłem, to były debaty w telewizji publicznej, feministki, mówiły o bezmózgowie i tak dalej. Mało jest takich przypadków. Tych eugenicznych, to są na przykład zespół Downa, gdzie wiemy, to dzieci te są szczęśliwe, na swój sposób dają wiele, wiele miłości rodzicom. Ale też trzeba powiedzieć, że jest istotny procent tych badań prenatalnych, który wskazuje fałszywy wynik, że jest jakaś choroba, a dziecko się rodzi zdrowe. Tak, jak jest diagnostyka prenatalna, to może mogą być fałszywe badania. No, wiele przypadków takich jest, nawet my mieliśmy takie osoby, gdzie po urodzeniu dziecko powinno nie żyć, jednak wiele zmieniło się. Jeszcze chcę zapytać właśnie o tę księdza działalność, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało w naszej rozmowie, no bo ksiądz działa naprawdę od bardzo dawna i tak jak powiedziałem, był właściwie ksiądz pionierem, jeśli chodzi tutaj o polskie działanie pro-life. No wiele lat działania i jak czasem nie wiem, ktoś mógłby się zniechęcić, no bo tyle działania i to prawo cały czas było takie, jakie było, a jednak się okazało, że kropla drąży skałę. I jakie tutaj jest tego przesłanie, jakie jest przesłanie tego działania właśnie księdza? No, to jest efektem tego, tak jak mi prezes takiej Federacji Ruchów Obrony Życia napisał, podziękował za te działania różne, bo to myśmy wiele kongresów robili o zasięgu polskim, międzynarodowym, to kiedyś w wywiadzie opowiadałem o tym, a więc do wielu ludzi dotarło się i do polityków, i do innych ludzi, którzy brali udział w konferencjach, nawet teraz też, no byłem w Sejmasie Litewskim, miałem tam wystąpienie na konferencji również w Płocku. To dociera się do ludzi. Poza tym ja w każdą niedzielę jeżdżę do różnych parafii i mówię kazania o świętości życia ludzkiego. Później ludzie gratulują i tak, no takie miłe to jest, że dowiadują się wiele rzeczy, że warto stać się obrońcą życia, warto bronić rodziny jako związku mężczyzny i kobiety, a nie jakieś tam patologiczne dwóch panów czy dwie panie, bo to jest dla dobra dziecka. Jak będziemy dobrze wychowywać dzieci, jak rodzice będą dobrze wychowywać, to później ci ludzie będą szczęśliwi, potworzą dobre związki małżeńskie i to będzie szło w pokolenia. Dlatego też, że tak powiem, zarażenie tą miłością do tego dziecka bezbronnego, które nie może się bronić, protestować, ta miłość do tego dziecka, no to później właśnie jakoś owocuje. No i tak jak wspomniałem, że nawet dziecko z zespołem Downa kiedyś dawno temu w Zakopanem mieliśmy takie obozy formacyjne dla służby zdrowia i profesor Fijałkowski, już nieżyjący, taki był tu wielkim liderem obrony życia. I pamiętam, byli tacy państwo, którzy mieli dziecko z zespołem Downa i mówią, właśnie ta pani opowiadała, jak była w szpitalu, oj, jakoś, jakby to nie wiem, jaka tragedia była od razu dla niej.
A to później mówią, ile to dziecko nosiło w ich życie. Nieraz jak oni byli skłóceni, rączkami ich obejmowało. No właśnie, to dziecko z zespołem Down ma o wiele więcej miłości i emocji niż człowiek bez jakiś, który nie przeżywa takiej choroby. No dobrze, więc myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą rozmowę. I jeszcze takie podsumowujące też pytanie. Jak można wesprzeć księdza działalność, bo ksiądz od lat właśnie działa, jest fundacja, tak, są portale. No można na portal krawy.pl tam wejść, tam jest informacja o tym, jak też konto. My też różne dzieła prowadzimy. Prowadzimy tutaj poradnię lekarską, leczymy ziołami. Też mieliśmy niedawno wywiad z panią od medycyny estetycznej. Mówiła o pięknie człowieka. Ona mówi, że nie chce z ludzi robić karykatur. Jak niektórzy sobie nie wiadomo, jakie usta robią, to mówi na przykład, bo człowiek jest piękny, ona chce, żeby, jest lekarzem, od 20 lat zajmuje się medycyną estetyczną, żeby jak cera na przykład jest z powodu smogu i tak dalej, złego odżywiania, to wtedy poprawia to, upiększa, bo człowiek też jest piękny. Jak ja obserwuję na przykład te osoby, które atakowały krzyż na krakowskim przedmieściu, jakieś takie, nie wiem, no brzydkie, że tak powiem, a nieraz w parafiach są ładne dziewczyny, śliczne, skromne, prawda? Bo najczęściej diabeł, który ingeruje w człowieka, to jest szkaradny, prawda? A dobro jest piękne. A dobro jest piękne. I dlatego trzeba dbać o piękno człowieka i trzeba się cieszyć, że powiedzmy ciało jest świątynią Ducha Świętego i tyle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. Dziękujemy Państwu. Naszym gościem był ksiądz Ryszard Halwa, redaktor naczelny prawy.pl i moja rodzina. Dziękuję jeszcze bardzo.